Film został stworzony we współpracy z EA. Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magda i dzisiaj jestem bardzo elegancko ubrana w białą koszulę, a to nie bez powodu, bo dostałam bardzo fajne wyzwanie od Mrs. Scarlett i może tego nie widać, ale dzisiaj jestem Umą Thurman. A jeśli chodzi o resztę outfitu, tak jest, mam ciemne spodnie, a to oznacza tylko jedno, Pulp Fiction i ta nieziemska, epicka scena tańca właśnie z tego filmu. A jako, że dostaliśmy nowy pakiet rozgrywki Wilkołaki, to w dzisiejszej bitwie tanecznej wezmą udział wampirzyca Mia Wallace i wilkołak Vincent Vega. Zapraszam. Okej, więc zaczniemy w nowym otoczeniu, które nazywa się Moonwood Mill. I osiedliłam tutaj już naszych bohaterów. Nie zrobiłam ich sama, bo niestety nie jestem zbyt dobra w tworzeniu rodzin, wręcz przeciwnie, więc proszę bardzo, wszystkie kredyty idą tutaj do... Zdjęłam okulary, żeby nie świeciło wam w oczy. Simply Anjuta, Anhuta, nie wiem z którego języka pochodzi. Tak, ale jak widzicie, pięknie odwzorowane, przy czym były dwie Umy Thurman. No i ja musiałam niestety jedną usunąć, bo była mi potrzebna jedna Uma Thurman. Tak więc... No cóż. Więc kto jest kim? Proszę bardzo. Nasza Uma Thurman jest wampirzycą, bo doszłam do wniosku, że jej wygląd troszeczkę bardziej mi przypomina wampira. Zaś nasz John Travolta jest wilkołakiem i wilkołak to jest właśnie ta nasza nowa rasa nadnaturalna. Jak widzicie, możemy już jakąś umiejętność naszemu Travolcie dodać i znów założę okulary. Albo zdziczenie, zastraszaj innych simów, by mieć frajdę i zyski. Albo wilcza drzemka, czyli można sobie pójść w spanko gdziekolwiek się chce. Terytorializm, bardzo ciekawe, pozostawiaj swój ślad, a przy okazji opróżniaj pęcherz. Zbieracz. Odkopuj zaginione skarby i artefakty. To chyba podobnie jak w Trójce, też wilkołaki były dobre w odnajdywaniu artefaktów. No i też wartościowych, jakichś klejnotów, roślinek. No i samopielęgnacja, zliż brud do czysta. Także jak więc widzicie, tutaj te podstawowe umiejętności wilkołaka są takie bardziej dotyczące jego potrzeb i w sumie ich wypełniania. Tak, i mamy tutaj też uśpione umiejętności, które są dostępne, tak jak widzicie, na każdym poziomie, ale żeby je odblokować, musimy pewne cele osiągnąć. Tak, wilkołaczy postrach, wilkołacza empatia, księżycowe objawienie, o, to jest ciekawa umiejętność, tak wam podpowiem. Jest tutaj mentor wilkołaków, wilkołacza dyplomacja oraz mistrzowska przemiana, czyli nasz wilkołak może przemienić się, kiedy tylko zechce. No i cóż, jeżeli oglądaliście Pulp Fiction, jeżeli nie jesteście dorośli, to może jeszcze byłoby za wcześnie, no może jak macie mniej niż 16 lat, powiedzmy 15, dobra, już nie będę taka świętoszkowata. No, ten film nie jest taki dla takich malutkich dzieciaczków, ale na pewno jest kultowy. No, o, jeszcze Mroczny tu jest, tak. Możemy się w sumie z nim zakolegować. Czemu by nie? Ty też chodź. Tak, przywitajmy Mrocznego. A jeśli chodzi o wampiry, to już też na pewno kojarzycie, jak to tam wszystko wygląda. Wampiry też mają swoje umiejętności, więc to jest podobnie. Podobnie w sumie też z magią. Także jeżeli macie te trzy takie okultystyczne pakiety, to będą fajnie razem współpracować. Ale widzę, że nasza Uma nie czuje się zbyt komfortowo. No i cóż, musiałam jeszcze zrobić coś, żeby nasi simowie mogli pójść na fajną imprezkę. I zaraz wam pokażę, gdzie ta impreza będzie. Zanim urządziłam przyjęcie, oczywiście też poznałam parę osób, żeby nie było ich za mało. A jeśli chodzi właśnie o miejsce, gdzie będziemy się bawić, będzie tutaj ten oto bar i kryjówka pod ponurym kłem. Tylko w sumie zmieniłam miejsce na klub nocny, żebym mogła tam odbyć tą imprezę. Bo oryginalnie to jest bodajże bar. I okej, mamy... O! Jeszcze mamy jakiegoś pana. Fajnie, przywitajmy się z nim. I ja się tak trochę na bok przesunę, żeby wam nie przeszkadzać w patrzeniu.
Tak, przywitajmy go, będzie miło. No i dobra, zaczynamy imprezę. A impreza jest gdzie? Impreza, moi drodzy, jest tutaj. Proszę bardzo, mamy też również... Mamy miksologa, mamy artystę scenicznego, także niech wszyscy tu przyjdą. I okej, kiedy wszyscy są, to scenka zaczyna się od tego, że John Travolta i Uma Thurman siedzieli sobie razem przy stoliku. I wtedy zapowiedziano konkurs taneczny. A może ich w ogóle przebiorę? Bo w sumie fajnie by było, żeby byli w tych oryginalnych ciuchach. Tak, może nie do naga, ale tak, przebierz się. I ty też się przebierz. On też tutaj był w koszuli tylko, ale widzę, że nie mam takiego stroju przygotowanego. No nic, trudno, będzie w garniturku. Okej. Tak, więc jeszcze siądźcie sobie na chwilkę. Tak, wtedy zapowiedziano właśnie konkurs taneczny. Na co? Nasza, ona chyba się Mia nazywała, stwierdziła, że ona się zgłasza do konkursu razem właśnie z Johnem Travoltą, więc czas zatańczyć. Myślę, że szałowe ramiona to tutaj by najbardziej pasowały do tego rodzaju tańca. Tak więc dajesz. No. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle. Wprawdzie nie odpowiada to aż tak temu, co było w filmie, jeśli pamiętacie, ale widzę, że wszyscy zaczynają się dobrze bawić. Mm-hmm. Ogólnie oni oryginalnie to tańczyli do twista chyba jakiegoś. Tak, ale niech dołączy do niej nasz wilkołak. Dzikie harce razem. A, ty nawet nie zamierzasz wchodzić na parkiet. No, a co powiecie na pojedynek taneczny? Okej, oczywiście z Umą Thurman. Och, nie lubisz tańca? No w sumie to by wynikało z tego, co było w filmie, jakby nie patrzeć. Nie, lubisz taniec. Dałeś się przekonać. A, sikuć się chce. No dobra, to za chwilkę. Szybciej, zanim się imprezka skończy. O, proszę. No cóż, o właśnie, w tym rozszerzeniu, w tym pakiecie dochodzą z tego, co widziałam też... Brawo! Dochodzi też taniec z ogniami, więc myślę, że to jest podobna reprezentacja, ale wiecie, w barze zagrożenie pożarowe, więc może lepiej nie. O, widzę, że tutaj duch Umy Thurman, którego również zaprosiliśmy, bo w sumie, no było mi przykro, ale widzę, że się dobrze bawi. W sumie to z tego, co widzę, to nawet lepiej się bawi niż ta jej żywa. Okej, i kto wygrał? Oboje jesteście smutni, bo przed chwilą umarła Uma Thurman, ale widzę, że ty jesteś bardziej zadowolona. Oho, tak, myślę, że warto, żeby skorzystał z toalety. Tylko jakby to zrobić, żeby ten hydrancik zaliczyć? Musimy więc kupić cechę terytorializm. Czy możesz w ten sposób? Tak. Zobaczymy, co na to powiedzą wszyscy goście. No cóż, wszyscy nie są zadowoleni z tego. No myślę, że popsuje się impreza w tej chwili. Ale przynajmniej jest zadowolony, nie? Posprzątaj po sobie. I myślę, że możemy jeszcze troszeczkę potańczyć, nie? O, proszę, jeszcze więcej simów przyszło tutaj. Ten sim z tego pakietu o magii. Tak, zawsze mi się bardzo podobał. O, proszę, teraz ona upadła. O tak, a teraz może zobaczmy, czy są jakieś fajne wspólne, nowe interakcje. O, możemy z niego wypić plazmę, ciekawe. Zobaczymy, szczerze mówiąc jestem ciekawa, bo jeszcze nie miałam okazji za bardzo przegrać. Wiem, że mogą się im dość psuć relacje pomiędzy wampirami a wilkołakami, w sensie tak od samego początku. Jestem po prostu ciekawa, co będzie. Aha, ohydny smak kundla. No cóż, a ciekawe co na to John Travolta. Tak, po prostu go boli, że musimy zwiększyć furię do tego. Okej, zwiększam furię niszcząc wszystko. Jak widzicie, poziom furii jest już bardzo wysoki. I myślę, że niedługo się przemienimy. Tak, już wszyscy się denerwują. W związku z tym, że nasz wilkołak wszystko niszczy. O, i proszę bardzo, następuje przemiana. Tak, a ty chichoczesz.
O proszę, chyba nam się pochorowała. Tak, John przemienia się w wilkołaka. Jak widzicie, jest tutaj dość mocna furia. Myślę, że teleportujemy tutaj naszą Umę Turman. Co chcesz zrobić? No nie warcz nieładnie. To jest twoja koleżanka. Wiem, że ona jest wampirzycą, ale wy się lubicie. Chodź tutaj. Aha, można od niego w tej chwili tylko uciekać. Ciekawe, czy mogę coś zrobić. Okej, mogę tylko warczeć, ale my nie chcemy warczeć, bo to jest nasza koleżanka. W ogóle z tego, co widziałam na streamie, to będzie można dość, już można, dość mocno customizować właśnie wygląd naszego wilkołaczka w Create a Sim. Widzę, że impreza przeniosła się na górę. No, ale jak widzicie, tutaj już nam rośnie poziom po pierwszym przeobrażeniu się. I w sumie możemy nawet wybrać jakąś nową cechę. Później będzie można jeszcze z wyższych poziomów drzewka dobierać, kiedy już nasz wilczek trochę urośnie jako wilkołak. A zobaczmy właśnie, czy ona od razu będzie nie lubiła tego innego wilkołaka. Oho, no proszę, ktoś tu chyba skończył swoją przemianę. Tak, jak widzicie, Rory tutaj i Christopher mają, oni są oboje wilkołakami i mają tutaj negatywne odczucia w stosunku do naszej simki i wampirzycy. Chodź tutaj. A ty nie uciekaj, nie uciekaj. Zostań. Zostań. Oznacz terytorium. No, także tak. Tak właśnie wyglądało moje wyzwanie. Odtworzyłam scenę z Pulp Fiction. Myślałam, czy by wam nie zatańczyć, ale no cóż, stanowczo to by wyglądało gorzej niż w filmie. To by wyglądało nawet gorzej niż nagi wilkołak, który przed chwilą właśnie oznaczył teren. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję też Mrs. Scarlett za to bardzo fajne wyzwanie. Ja również rzuciłam komuś pewne wyzwanie. Myślę, że już niedługo zobaczycie. I mam nadzieję, że się wam również spodoba. A my razem z Johnem Travoltą, wilkołakiem i Umą Turman, wampirzycą, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Boisz się go? Nie, bój się, on ci nie zrobi krzywdy. To jest bardzo, bardzo grzeczny wilkołaczek. Także kochani, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa i cześć.